Cześć, witam Was w 155 vlogu. Moi drodzy, zanim zaczniemy, chciałbym tutaj kilka słów wyjaśnienia i przeprosin, bo przyznam Wam się, że jest ten vlog niekompletny. Niekompletny materiał. Jest tutaj złośliwość rzeczy martwych. Podczas nagrywania kamera mi się wyłączyła. Ja tego po prostu nie zauważyłem. No i nie nagrała mi się całość. Powiem Wam tutaj pokrótce to, co robiłem, jaki miałem zakres prac i do którego momentu mi się nagrało. Otóż, moi drodzy, tak widzicie tutaj na tym zdjęciu obok mnie, miałem do wymiany ten odcinek rury, który idzie pod sufitem. Tutaj jest stalowa calówka, przepraszam, 3/4. No i tutaj miałem wymienić na miedź, także przyciąć tą rurę, nagwintować, troszeczkę podnieść, no i potem w kącie puścić w dół. No i tam niżej widzicie odcinek żeliwny rury, który musiałem, znaczy musiałem, nie musiałem, no wyciąć, wstawić plastik, skrócić. Podobnie z rurkami wodnymi, tam idzie miedź. Też po prostu szafki będą przesunięte i po prostu to zrobić bliżej ściany. Tego mi się niestety nie udało nagrać, tej hydrauliki, ale dzięki uprzejmości właśnie tu panu, koledze, sympatycznemu człowiekowi, u którego to robiłem, którego serdecznie pozdrawiam i nadmienię, że to jest jeden z moich widzów. Zaraz Wam o tym opowiem. Dzisiaj będzie dłuższy wstęp, ale myślę, że warto. Dzięki uprzejmości właśnie tego pana, którego robiłem, zrobił zdjęcia, zadzwoniłem, poprosiłem, zrobił zdjęcia. Także efekt końcowy nie będzie na filmie, tylko będzie na zdjęciach. No, mam nadzieję, że zrozumiecie, wybaczycie mi. To, co mi się udało nagrać, oczywiście Wam tutaj za chwileczkę wrzucę i na sam koniec taki pokaz slajdów, zdjęć z efektu końcowego tej mojej pracy, tak trochę nietypowo. A wracając do pana, u którego robiłem, jak część widzów być może wie, byłem na urlopie, akurat się fajnie złożyło, bo jechałem na urlop tam do teściów, do Katowic i ten sympatyczny widz, który mnie ogląda, napisał do mnie właśnie, że ma problem ze znalezieniem jakiegoś fachowca, żeby mu to przerobić i czy ja w Katowicach nie będę w najbliższym czasie. Akurat zadzwonił na, nie wiem, chyba 2 czy 3 dni przed moim urlopem, przed moim wyjazdem. Ja jechałem do Katowic akurat i widz z Katowic, sytuacja niesamowita, mogłem skreślić totka, chyba bym wtedy wygrał, bo to jest, powiem Wam, mógł zadzwonić z każdej miejscowości w Polsce tak naprawdę. Ale akurat z Katowic, przypadek niesamowity. Oczywiście, skontaktowaliśmy się. Tam zakres prac mi pan naświetlił. Ja się w miarę przygotowałem, miałem wszystko, co potrzebne. I po prostu podjechałem, jeden dzień obejrzałem, potem chyba za 2 dni podjechałem i to zrobiłem. Także przypadek niesamowity, ale i tak bywa. Bardzo miło wspominam tą pracę i odwiedziny u tego widza. Jeszcze raz podkreślę, bardzo sympatyczny człowiek.
Cóż mogę więcej dodać? Mam nadzieję, że jest zadowolony z wykonanej usługi przeze mnie. Ja no, miałem możliwość nagrywać i tutaj pech chciał, że no, wszystko mi się nie udało nagrać, ale tak jak powiedziałem, są te zdjęcia. Także co? Ja nie przedłużam, bo się rozgadałem, nie przyszliście tutaj słuchać mojego ględzenia. Zapraszam do oglądania. No i na koniec ten efekt końcowy, dzięki właśnie uprzejmości człowieka, u którego robiłem, przysłał mi zdjęcia. Wrzucę wam te zdjęcia właśnie z tego pokazu, znaczy pokaz slajdów, z tego, jak to finalnie wszystko wyglądało. To zdjęcie, które tu widzicie jeszcze raz, to jest właśnie przed pracą, a później na koniec zobaczycie wszystko po mojej pracy. Także cóż, ja życzę wam miłego oglądania. Oczywiście zapraszam za tydzień na kolejne materiały i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam sympatycznego widza, u którego to robiłem. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, witam was. Moi drodzy, dzisiaj was zapraszam na, można by rzec, wyjątkowy odcinek. Znaczy wyjątkowy, nie wyjątkowy. Praca jak praca, ale wyjątkowość polega na tym, że generalnie jestem na urlopie. Znaczy, no jak będziecie to oglądać, to byłem na urlopie. I wyobraźcie sobie, że na tym urlopie w Katowicach jadę na robotę. No taki urlop Polaka, można powiedzieć. Nie, a poważnie. Jeden z moich widzów tutaj właśnie tego mojego vloga skontaktował się ze mną, miał tam, no nie mógł znaleźć fachowca. Dziwne, no w Katowicach powinno być dużo fachowców. Nie mógł znaleźć fachowca tam do gazu i do hydrauliki, bo spytał się mnie, czy bym mu tego nie zrobił. No, oczywiście ja, jak to ja, mimo że na urlopie, no zgodziłem się zresztą, no trzeba wspierać swoich widzów, prawda? Także jedziemy, tam muszę, co ja tam muszę zrobić? Wyciąć rurę od gazu, nagwintować, troszeczkę podnieść to. No i tam odcinek w kuchni, kawałek nowy, pociągnąć rurki gazowej, wyciąć kawałek żeliwnego odpływu, wyciąć kawałek, wstawić plastik. No i woda, tam rurka miedziana, to po prostu przyciąć, skrócić, dostosować, żeby pod zlew, no, rurki wodne, czyli miedziane, to tam mówkami wytnę i połączę. Także taka o praca. I cóż, jadę do mojego widza, którego serdecznie pozdrawiam. No i będziemy działać. Także do zobaczenia na miejscu. No, tu jak widzicie, centrum dowodzenia rozłożone i zaczynam od, no, można powiedzieć, spuszczenia gazu z instalacji, z rury, czyli wykręcam korek, zawór na razie zamknięty, no bo przy cięciu to no, pod gazem raczej słabo by to wyglądało, czyli tutaj koreczek wykręcamy, jeszcze sprawdzę, czy jest gaz w rurach. No, tam przy liczniku nie było zamknięte, idę do licznika zamknąć zawór główny. No i teraz odkręcę zawór, wypuszczę resztę gazu, wykręcę cały ten zawór, żeby no, oczyścić rurę, że tak powiem, z gazu, żeby można było bezpiecznie ciąć. No, także tu już mamy odkręcone i możemy robić przymiarki do cięcia, tylko najpierw tutaj no, muszę przystawić głowicę, gwintownicę i zaznaczyć, do którego punktu mogę wyciąć rurę, no bo no, jak widzicie, to jest dość szerokie i trzeba zostawić
lekki zapas. No i teraz tutaj możemy sobie ciąć tą rurę, odciąć ją, bo ona będzie po prostu wymieniona na miedziankę. I tutaj całą tą rurę wycinam, bo tutaj nie było już żadnych połączeń. Była spawana, wyginana, także nie było co rozkręcać, tylko trzeba było całość odciąć. No i to ten kawałek zostawiamy, bo tu będziemy gwintować. Teraz tą całą rurę, tutaj jak widzicie, luźno na wieszaku wisiała. To wszystko ściągam. Jeszcze tutaj przetnę ją na pół, żeby łatwiej było wynieść. No i to mamy wycięte, to na bok. I teraz możemy zrobić przymiarkę do gwintowania. Tutaj sobie przygotuję głowicę. Tutaj rura była 3/4, czyli muszę gwintownik 3/4 wziąć. Teraz tak, tutaj no niestety będę musiał zepsuć ścianę, ale to konsultowałem oczywiście, pytałem, no bo tutaj ta głowica nie wchodzi, rura jest za blisko ściany i tutaj muszę no niestety obtuć trochę tynku, żeby mi ta cała głowica weszła swobodnie. No ale to ładna ściana, ale no niestety siła wyższa, troszeczkę trzeba było podtuć, żeby to mogło wejść na rurę swobodnie. Czy no w miarę swobodnie, starałem się jak najmniej, ale no tyle ile musiałem podkuć. No i to już mam przygotowane, teraz będziemy mogli gwintować. Tu jest ważne, żeby równo złapać, żeby no, gwintownika nie zepsuć. No, oczywiście smarowanie, ja mam w sprayu taki do gwintowania specjalny. Jest wygodny, bo fajnie się rozprowadza i co jakiś czas właśnie trzeba spryskać, żeby no, nie gwintować na sucho. No i jak już złapię, to jedziemy z tym gwintem, aż rurka tutaj wyjdzie na z przodu głowicy. Co jakiś czas trzeba cofnąć ten urobek z tego gwintowania, że tak powiem, no żeby wypadł, żeby z tym urobkiem, bo to gwint można zepsuć. No troszkę tak zabawy powoli do przodu. No i tu jak widzicie już początek rury wyszedł, przez cały ten gwint przeszło, czyli możemy to wykręcić i rurkę można powiedzieć mamy nagwintowaną.
No i tutaj mam przygotowane, teraz możemy zrobić przyłącze, już przejściówkę pod mieć. Oczywiście no, gwintownik już chowam, wszystko, żeby nie przeszkadzało. Teraz tak, no oczywiście uszczelnić gwint, owinąć, bo tu musimy wkręcić kolanko, bo rurkę do góry podciągniemy. Teraz mosiężne kolanko, właśnie też redukcyjne. Ten gwint wewnątrz jest 3/4, z drugiej strony półcalowy, bo tutaj rurkę 15 będziemy zakładać, także gwint półcala. Tutaj właśnie przy takich kolankach bardzo fajnie się ten klucz hakowy sprawdza. No i na razie tak nie ustawiam jeszcze idealnie tego kolanka, tak żeby mi tam swobodnie potem praska szczęka podeszła. No i teraz właśnie przejściówkę na miedź. Czyli w kolanko wkręcimy właśnie ten nypelek i potem już pojedziemy wszystko na praskę. Także to dokręcam i zaraz będziemy przymierzać już no, rurkę właśnie do góry troszeczkę, tak żeby bliżej sufitu była, bo ona no, tutaj dość sporo odchodziła, to ani szafek powiesić, ani nic, bo to no, kolidowało z powieszeniem szafek. Także to wszystko podniesiemy do góry. No, to mamy teraz właśnie. Będziemy wyprowadzać do góry. Tu kolanko jakby tak na razie na sucho. Teraz kawałek rurki tutaj była cięta, także już nie muszę tej końcówki ścinać. Teraz sobie odznaczę, ile uciąć. No i tniemy tyle, ile potrzeba.
Jak widzicie, tu już mam wyprowadzone do góry, teraz będziemy lecieć dalej. Teraz tutaj przymiarka właśnie, żeby zakręcić ten łuk, wyprowadzić. Tutaj też przystawiam kolanko i odznaczam tak do końca kielicha, w którym miejscu chciałem, właśnie przy końcu kielicha, żeby zawsze ta rurka weszła do końca kielicha. Tutaj tą cenę, którą tu widzicie, tu przycinam, no to oczywiście ją usunęłem, oczyściłem przed zakładaniem kolejnej kształtki, także tutaj może nie będzie to ujęte, ale od razu mówię, bo niektórzy mają wprawne oko i wyłapują takie małe niuanse. No tutaj z tym papierem nie zaciskałem, ten papier oczywiście usunąłem, oczyściłem. To na razie założyłem, ale generalnie później to wszystko wyczyściłem. Tam jak widzicie, nie ma już tego papieru tutaj. Także ten odcinek mamy zrobiony i tutaj część mogę już zaprasować, zacisnąć. Tylko na dole jeszcze przy kolanku nie będę zaprasowywał, bo jeszcze uchwyt, tak żeby tutaj łatwo można było operować. Na razie same łuki zaprasuję. No i tutaj trzeba pamiętać, żeby jak się zaprasowuje, no nie ustawiać już, bo jak się potem zaprasuje, tak już mówiłem, nie ma możliwości później korekcji jako takiej na tych łukach. No i teraz sobie zaznaczam punkt na uchwyt, mniej więcej tutaj na środku. No i teraz tą rurkę będę mógł odsunąć, bo jak widzicie, tutaj przy tym kolanku nie zaprasowałem, żeby po prostu wygodniej można było zamontować uchwyt. Teraz wkręcam uchwyt, ale no jeszcze rurki nie będę tutaj w ten uchwyt montował, także mieć jeszcze pole manewru przy zaprasowywaniu tego kolejnego odcinka rury. Na razie tylko to otwieram, tutaj przymierzam, czy pasuje, jak widzicie, idealnie w środeczek. Na razie tego jeszcze nie zamykam, bo tutaj jeszcze będę tą rurkę no, potrzebował sobie gdzieś tam przesunąć do zaprasowywania drugiego odcinka. I teraz tutaj już mogę ustawić kąt rurki tak, żeby no, równo była, nie była napięta gdzieś. I teraz kolejny łuk.
Nakładam go na kraniec rurki i będziemy odmierzać właśnie kolejny odcinek rury. Tutaj ten stary hak oczywiście później będzie zlikwidowany. No i tutaj przykładam. Odmierzam. Już będę wiedział, ile sobie przyciąć. No i teraz możemy ten odcinek już sobie zmontować. No i teraz tu właśnie na tym łuku, dlatego nie przykręcałem tam do uchwytu, żeby tutaj ze szczękami można było swobodnie podejść. No i tu już mamy ten łuk zaprasowany. I teraz mogę już tutaj, no powiedzmy, ten etap pracy zamknąć, czyli zaprasować przy kolanku. No i tutaj już rurkę zamocować w uchwycie. No i mamy dokręcone i sztywno, nawet nie drgnie. Teraz kolejny odcinek, czyli będziemy schodzić w dół. Tutaj sobie ustawię kolanko i tutaj za chwilę, moi drodzy, właśnie urwie mi się to całe moje nagrywanie. No i niestety będą tylko zdjęcia z efektów końcowych, także no trochę nietypowo, no przepraszam Was, że tak to wyszło, że całości mi się nie udało nagrać, ale jak mówiłem, nie zauważyłem, że mi się wyłączyła kamera i no niestety nie udało mi się całości nagrać. Ale efekt końcowy właśnie zobaczycie na tych zdjęciach. Tak właśnie było przed. Tak już, jak widzicie, wygląda całość. Także to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get okay. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop. I tak, moi drodzy, skończyłem. Jak widać, zrobiłem
Mam nadzieję, że pan zadowolony. Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz. Za 600 metrów. Także praca była u widza. Rzadko się zdarza, ale się zdarza. Jak widzieliście, tam trzeba było przyciąć rurę. No niestety ścianę musiałem odrobinę podkuć, żeby głowica mi od gwintownicy weszła. No ale daliśmy radę. Gaz przerobiony, woda przerobiona, odpływ przerobiony. No cóż więcej można jeszcze chcieć, prawda? No tak mówię, roboty troszeczkę było, no nie za dużo, ale się jeszcze zatrzymuję, bo jeszcze po kawkę muszę se skoczyć. Generalnie rzecz biorąc, powiem wam tak, no tutaj się fajnie złożyło, bo akurat na urlop jechałem do Katowic i w tym czasie tutaj ten pan właśnie zadzwonił. No to tak przyjemne z pożytecznym połączyłem. Tak jak widzieliście, tamten odpływ, no to te żeliwo wycięłem. Nie wydobywałem do kielicha, bo było zbyt mocno zalepione, no nie chciałem uszkodzić pionu czy coś, ale są te właśnie przejścia, że można na rurę, tylko odpowiednio trzeba to odpowiednią długość dociąć. Można nasunąć na rurę odpływ. No i ta stara rura już tam, jak widzieliście, była dość solidnie zabita, ale tam wodę puszczaliśmy, tam głębiej było już w porządku, także no te paskudne żeliwo wywaliliśmy, wstawiliśmy plastik, rurki, no jak widzieliście, skróciłem, tylko mówkami połączyłem, także no wąż wyprowadzony na gaz, tam posprawdzane, protokół zostawiony. No i tyle z tej fuchy, no starczy, bo w końcu na urlopie jestem, nie? Dobra, kończę, jadę do domu, dalej się, do domu urlopować dalej. Wam dziękuję, pana jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. No i do zobaczenia przy następnych materiałach, cześć.